Pochwalony z tej strony Szalona Fratka i dzisiaj sobie zagramy w Wiedźmina 1. Włącz woda. Dobra. Pośpiesz się, a nagroda cię nie minie. Dobra. Dobra, cicho bądź. Kobo. Jezus. Dziennik. Inia ludzi i potwory. Zlecenie na utopce. Zlecenie na gule. Zlecenie na te psiutki całe. Wiedźmińskie tajemnice. Polka na pięści. Poszukiwany. O Chryste, panie. Które to było z tą babą? Idźmy na dole jeszcze. Dobra, każde zadanie. Czyli muszę iść ścieżką. Jest mapa, halo. Aha, dobra. Tą Mańkę? W tą, dobra. Dobra. Ty to babo mi nie podchodź po nogi. Bo zdechniesz, co? No. Dobra, wezmę sobie to. Babo, odsuń się! I poocuń się. Bogowie, dodajcie cierpliwość. Świeże groby. Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza. Sobie spokojnie tego nosa nie można podrapać, bo kurwa. O Jezus Maria. Tu nic ciekawego nie ma. Kuźwa, będziesz mi przerwał w rozgrywce? Kabel miałeś dziwny. Cicho, było mi wygodnie, co ty chcesz. Wiem, akurat to wiem. Może? Chodź! Jezus Maria. Ale wiesz, że i tak na NPC to mnie bierze. Babo, osuń się! Nie bój się, już ich nie ma. Okej. Gdzie jest ten drugi tu? Okej, dobra. Marnuję czas. Dobrze, idę, dobra. Kupiec, podróżny. Mam ich na razie w duszy. To sobie wezmę. Cały czas ścieżką. Wiem o tym, żeby zbierać. Proszę mnie tutaj ten... Nie pouczać, co mam robić. Jak cię zaraz pouczę, jak ma... To masz robić, to będzie źle. Wierz mi.
Tak. I pierdzielaj. Zostaw tą babę! Możesz mnie gdzieś... Zostaw tą biedną babę. Dziękuję. Uwzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. Pozbieram sobie. Jeszcze tu był jeden pies gdzieś. To był dobry. Dawaj mnie to. O Jezus Maria. Skurczej ziele. Chłopska milicja. Lol. Idziesz, babo? Idziesz. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw, żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko, ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Tu tak. Zostawcie to mi. Kaleki. No co ty robisz? Jak sami pali. Okej. Okay. I traj ten mieczek. Dobra, dawaj mnie to. Dawaj mi szczątki. W ogóle ile mamy tego? Już mam 10 główek. To się cieszę niezmiernie. Nie kupię. No. Dobra, cyk. Cyk, dobra. Up.
O Jezus Maria. Brama młyńska. Wejście do młyna. Najpierw ogarniamy sobie to wejście do młyna. Topce. Był przez przypadek! Właśnie to jest takie jak ten. Jak coś znajdę przez przypadek. Ja nic nie planuję. Kurwa, to jest tak jak ten. Nic nie planuję na odcinek, nie? Co zrobić? Albo planuję, albo coś innego wychodzi, nie? W ogóle. Lepiej przejrzą. A to jest jakiś ukryty głos w ogóle? Tak zapytania? Tak? Ciekawe i... Raz na ile ciekawa ta... chodzi, nie? Rukowaniec. Dobra. Dobra, rundki. Głowa tu pielca. Okej. Otwór z jeziora. Czy ja zabrałam z tego typa? Wejście. Dobra, dziennik główki. No na pewno coś widzę. Każde zadanie. Łowczy, a gdzie ja być? Dobra. Tu wam zrobię tak też ten cięcie. I w sumie zaraz do was wlezę. No dobra, jesteśmy już po cięciu. Tak, cięciu. W sumie. Wielki łowczy królewski. Witajcie, wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Ogólnie mam jedno zasadnicze pytanie. Czy ktoś w ogóle miał tego ciuciumoka, którego ja miałam teraz chwilę obecną? Tego typa na sterydach? Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca?
Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Bywaj. No cóż, życie. Boże. Dobra, dawaj jej ten. Ognisko. Dobra, 3 mamy talenty. Okej. Okay. Zamknij mnie to. Aha, no faktycznie. Spotkanko. Cia. Wieczór, noc, jeden pies. Umie. Boże mi... Dziennik. Zacenny na utopce. Napisały. Walka na pięści. Poszukiwany. Aha, dobra. Czekaj. Pomoże! Nie rób mi krzywdy! Nie rób mi krzywdy! Cicho tam, typie. Lica wiecznego ognia. Bo tutaj cały czas tu krążę i krążę i dokrążyć się nie mogę. Aha. Lol, polubiła mnie chyba. Dobra. Muszę iść. Więc w sumie znowu będzie cięcie. Boże. W jedynce nie można skakać, Boże. Dobra, tutaj wam zrobię chwilowe cięcie i polecimy do tej baby całej. Co to jest? Fajne. Dobra, już jesteśmy w sumie po cięciu. Im już konkretnym. Tak, cięciu. Tamte to były jakieś... błahostkowate w sumie. Odcięciowania. Za mało mi płacą. Spoko, też mi mało płacą. Jakoś żyję. Trzeba żyć. No okej, okay. Trzeba iść do ogniska. Spać mi się chce. No to chcę iść spać. Nie denerwuj mnie. Roślinka. Kolejna roślinka. Warto wiedzieć. Czekaj. To smroku to... Jakoś 17 godzin. No. Ja? I chyba tutaj trzeba z tą flaską chyba zabalować. Chyba.
Chyba, ale nie jestem w procentach tego pewna. Że tak to powiem. To się zwolni i idź do innej roboty, lepszej. Kuźwa. A nie marudzisz. A że mało mi płaczą. Ajajajaja. Jesteś babo. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? O, dziękuję. Już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Parze leziesz, Matole! Co jest? W starym młynie znowu straszy. Ta. Trzeba by wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając, nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. Dobra, już byliśmy po... Już się zabawiliśmy ładnie, że tak powiem. Że tak to ująć, tak ładnie. To powiem. Dobra. Zadania. Zlecenie na utopce. Pokaż mi nie to na mapie. Więc tak, znowu zrobię tutaj taktyczne cięcie, że tak to powiem, i zaraz do was przylecę i no. Dobra, jesteśmy. Mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma! Weź nie marudź! Okres masz i tyle. Co za człowiek? Dzień dobry, wjazda chatę. To tam. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, a jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Okej. Telefon zamknij się, proszę. Boże. Dziennik. Zadania. Muszę zgłosić się do Abigail. O nagrodę. Za moment. Pierw książkę muszę przeczytać. Dziękuję. Okej. Okay. No, ruszaj! Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak.
Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Do zobaczenia. Babo, wstawaj. Czego chcesz? Moja droga... Serio, piątkę za sztukę? Pierdzie! To mnie 50 za... 50 orenów tego nie chodzi, ten polami. Samo. Dobra. Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. Chyba wiem, do czego służy. Dawaj. Jak cię okradnę. I no, i zbiję na ciebie fortunę, Indo. Okej, tu tak. Nie. Interesujące. Tych... Coś jeszcze tutaj masz ciekawego, moja droga? Czy... Tak łaskawsze, nie? I spać. Dobra. Siutek! Jezus. No. O. Fajnie. Dobra. To. Akurat widzę, że jest coraz więcej. Wiem, nie musisz mi podpowiedzieć. Wiem, że mnie kochasz i takie tam i chcesz mi pomóc, ale wiesz. Tylko po to mi jesteś potrzebny, gdzie są kluczowe momenty, rozumiesz? Też jesteś potrzebny, nie denerwuj mnie. No, chyba że chcesz przez rok sprzątać, gotować i takie tam. No to właśnie. No dobra. Proszę mi tutaj chwilę poczekać. Chwila. Po prostu momencik. Daj mi chwilę. Kwiatko muszę zebrać jeszcze jednego. Dobra, tu wam w sumie skończę. Nie wiem, która będzie minuta w tym momencie, ale mniejsza z tym. Więc dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka i do... Bajo. O, opa. Chyba mnie polubiła. Dobra. Do następnego i w sumie... Bajo.